Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witam Was ponownie na moim kanale. Jeżeli jesteście u mnie po raz pierwszy, to mam nadzieję, że zostaniecie na troszkę dłużej, dlatego zapraszam serdecznie do subskrypcji. Jakiś czas mnie nie było, ale wróciłam, teraz już postaram się, ja cały czas to mówię, ale teraz naprawdę postaram się dodawać filmiki przynajmniej raz w tygodniu. Dzisiaj przychodzę do Was z holem lumpeksowym, czyli jednym z Waszych ulubionych. Mam tutaj dla Was 5 pełnych stylizacji, czyli wszystkie rzeczy, które tutaj się znajdują, poza torebkami i butami, są zakupione w lumpeksie. Bez zbędnego gadania pokazuję już pierwszą stylizację, którą dla Was stworzyłam. I mamy tutaj ramoneskę skórzaną, bardzo ładną, naprawdę ona jest taka krop. Ta ramoneska, słuchajcie, pochodzi ze sklepu H&M i jest ona w rozmiarze 10. Super, naprawdę, wiecie, niezniszczona. Tutaj na łokciach ona jest taka bardziej bike jacket, wiecie, na motor. Tutaj na łokciach ma takie jakby poduszeczki powstrzymane. Do tego mam spodnie i to są takie trochę niecodzienne spodnie. Ja takich spodni jeszcze nie miałam. Boże, ramoneska kosztowała mnie 2 funty. Te spodnie są, słuchajcie, ze sklepu River Island. Ja mam je w rozmiarze 8 regular i to jest model Alexa. Chyba. Jest to model Alexa, one tutaj, zobaczcie, mają fajne uwidocznione guziki, są całe tutaj zapinane na guziki. Tutaj z tyłu mają taką klamerkę, którą można sobie trochę ten pas ściągnąć. I to są, słuchajcie, takie crop spodnie, czyli one są tak, no, przed kostkę. I co ja tutaj jeszcze mam? Są to bodziaki, bardzo fajne, z tyłu czarne. Tutaj z przodu są takie napisy. Różne napisy, takie dość kolorowe, dlatego uważam, że do takiej czarnej stylizacji będzie to fajne przełamanie. Są one ze sklepu Zara, ja mam je w rozmiarze 8. I kurtka, tak jak i te body, kosztowały mnie 2 funty. Ja już to na siebie układam. Ja już to na siebie zakładam i się Wam pokazuję. Muszę Wam powiedzieć, że nie byłam do końca przekonana do tych spodni. Jak je zobaczyłam, to się zastanawiałam, czy będą na mnie one dobrze wyglądać. Ale myślę, że są bardzo fajne, takie na pewno inne trochę. Ja do tego ubrałam buty, które pokazywałam Wam w ostatnim vlogu. Są to buty, które ja zakupiłam na eBayu i były one naprawdę niedrogie, kosztowały coś w granicach 23 funtów. Do tego mam też dużą torbę pakowną. Tak się, zobaczcie, to prezentuje. Mi się bardzo podoba. Już Wam pokazuję, jak wyglądają te body bez tej ramoneski. Też uważam, że wyglądają one bardzo fajnie. Spodnie z tyłu prezentują się w ten sposób, ale jednak myślę, że ta ramoneska to jest taka, wiecie, kropka nad i, jeśli chodzi o tą stylizację. Oczywiście piszcie mi w komentarzach, która stylówka Wam się podobała najbardziej. Ja już przechodzę do następnej. Następna, słuchajcie, to jest zwykła sukienka w kratkę. Ona jest jakaś firma Krzak chyba. Nie ma tutaj żadnej metki. Była bardzo tania, bo kosztowała mnie zaledwie 1,50 funta. Ale jak ją zobaczyłam, to pomyślałam o świętach, ponieważ święta są już bardzo niedługo, ona jest właśnie taką ma świąteczną kratę. Ja chyba pod nią, w sumie to mogłam tutaj przynieść, ale nie przyniosłam, ja chyba pod nią, słuchajcie, założę golf. Myślę, że też będzie taki jasny, czy też biały golf fajnie wyglądał. Ale jak na razie przymierzę ją samą i zaraz zobaczymy, jak ja będę w niej wyglądać. Nawet, słuchajcie, nie wiem, jaki to jest rozmiar. Wydaje mi się, że będzie na mnie dobra, bo wydaje się taka dość mała, a więc już ją zakładam. Sukieneczka prezentuje się tak, wiecie co, taka bardzo prosta, ale coś w sobie ma. Myślę, że na święta będzie wyglądać bardzo fajnie, ale tak jak powiedziałam, chyba ona będzie mi się bardziej podobać ubrana na golf. No tutaj ma po boku takie skórzane wstawki w takim jasnym kolorze. Do tego mam ubrane kozaki ze sklepu Pretty Little Thing. I wiecie co, ja tu w sumie mam torebeczkę, którą również zakupiłam w lumpeksie. Nawet jeszcze z metką, ona kosztowała mnie funta. I myślę, że do tego może jest troszeczkę inny odcień niż te buty, ale myślę, że do tego będzie ona fajnie wyglądać. I w sumie to by chyba było tyle, jeśli chodzi o tą sukienkę. Jeśli chodzi o materiał, to jest taki, no, dość przyjemny w dotyku, wygodny. Tak jak mówiłam, chyba ubiorę sobie pod nim jakiś golf i całkiem fajnie to będzie ze sobą wyglądać. Dobra, następna stylizacja, którą dla Was przygotowałam. O, jest to następna sukienka. Ta jest już bardziej taka sexy, krótka. Tutaj ma ten dekolt taki, wiecie, opadający na ramiona. Nie wiem, to się chyba nazywa bandażowy. I jest ona ze sklepu Zara i ja mam ją w rozmiarze S. I do tej sukienki założę pasek. Ten pasek jest z mojej szafy, żeby jakoś, wiecie, coś dodać, jakiegoś trochę detalu.
Ja już tą sukienkę zakładam i się Wam pokazuję, jak ona na mnie wygląda. Tak prezentuje się już ubrana sukienka, mi się ona bardzo podoba. Choć jest dość krótka, wiecie, ja jestem wysoka, mam 1,70 m wzrostu i ciężko mi jest kupić sukienkę, żeby była, wiecie, taka no przed kolano, dlatego że takie sukienki krótkie, no nie czuję się w nich komfortowo. Do niej ubrałam, zobaczcie, takie duże, efektowne kolczyki w kolorze złotym, mam też łańcuch, pasek tutaj w talii, żeby dodać takiego, słuchajcie, trochę pazura. Tutaj też ramiona są tak fajnie odsłonięte, do tego mała torebeczka. Kozaki są ze sklepu Pretty Little Thing i myślę, że wygląda to bardzo fajnie. Ja, słuchajcie, w takiej stylówce bym spokojnie poszła na jakąś domówkę sylwestrową. Myślę, że wygląda to bardzo fajnie. Nie jest zbytnio przesadzone, ale jest trochę pazura. Napiszcie, co myślicie i czy byście też taką sukienkę ubrały na tego typu imprezę. Ok, następna stylizacja, którą dla Was przygotowałam, jest to swetr i jest on ze sklepu Pretty Little Thing. Mam go w rozmiarze M, kosztował on 2 funty. Jest to taki, wiecie, crop swetr i do tego mam spodnie. Są to spodnie ze sklepu Topshop, model Jamie 28x30 i to jest jeden z moich ulubionych modeli, jeśli chodzi o sklep Topshop. Zaraz zobaczymy, jak się to prezentuje razem. Jestem ubrana, tak się to prezentuje. Muszę Wam powiedzieć, że ten swetr jest taki bardzo obszerny. Rękawy też ma strasznie długie, zobaczcie. Jak na M-kę to jest no taki spory. Ale myślę, że wygląda ok, taki trochę jest oversize. Te jeansy, ja uważam, że te jeansy się układają idealnie. Wszystkie spodnie z Topshopu, ja już Wam to wcześniej mówiłam, że ja je uwielbiam. Do tego mam ubrane Nike blazery, które są bardzo stare, ale w tym roku weszły w łaski. Widziałam, że są wszędzie na stronach i są bardzo drogie. Ja je dostałam, słuchajcie, od mojej przyjaciółki w prezencie, bo ona stwierdziła, że już ich raczej nosić nie będzie. U mnie się one bardzo sprawdzają, dlatego że ja mam bardzo dużo, słuchajcie, ciuchów takich vintage'owych. Ja już też Wam mówiłam, że ja lubię taki styl. I te buty do takich właśnie stylówek bardzo fajnie wyglądają. Jeśli chodzi o tą stylizację, to podoba mi się bardzo. Jest taka, słuchajcie, bardzo na luzie. Tak się prezentuje z tyłu. Słuchajcie, fajna jakaś kurtka, taka, wiecie, pikowana. Wyglądałaby też bardzo fajnie. Ja tutaj niestety żadnej sobie nie przyniosłam, a więc nie mogę Wam pokazać, jak to sobą będzie wyglądać. Ja uważam, że takie, słuchajcie, basicowe stylówki są zawsze bardzo bezpieczne. A więc ok, następna i już ostatnia. Niestety, bardzo ubolewam. I co my tutaj mamy? Ok, mamy koszulę. Białą koszulę ze złotymi tutaj dodatkami. Z guziczkami tutaj z przodu, jak i również przy rękawkach. Jest to koszula ze sklepu Primark. Jest ona w rozmiarze 10. Ja, słuchajcie, taką koszulę kupiłam kiedyś w Primarku chyba za 5 i oddałam ją mojej mamie, bo była na mnie dużo za duża. Ta kosztowała mnie tylko funta. I do tego mam kamizelkę. W tym sezonie bardzo modne. Dziewczyny właśnie noszą takie, czy też takie, wiecie, białe, golfowe kamizelki na białe koszule do kozaków. I właśnie jak ja tą kamizelkę zobaczyłam, to mi się właśnie skojarzył ten nowy trend i stwierdziłam, że poszukam jeszcze do tego koszuli i udało mi się znaleźć. Myślę, że do tego założę czarne kozaki, będzie to wyglądać bardzo fajnie. Ja już się przebieram. I jak zwykle zapomniałam dodać, że ta kamizelka kosztowała mnie 1,50 funta i jest to jakaś firma nieznana. I jest ona w rozmiarze 12. I teraz tak, jeśli chodzi o tą stylizację, to podoba mi się ona bardzo. Ja oczywiście do tego bym ubrała jakiś płaszczyk, taki dość dłuższy, żeby jednak tu nic nie było widać. Choć ta koszula z tyłu, zobaczcie, ona jest dłuższa, dlatego jeśli chodzi o tył, to jest ok. Natomiast tutaj, no fajnie by było, jakby ona była jednak trochę dłuższa, ale i tak mi się to bardzo podoba i na pewno będę tak chodzić ubrana. Do tego mam podobnie ubrane te kozaki z Pretty Little Thing. Muszę Wam powiedzieć, że ta kamizelka, ona jest jakiejś firmy Coco Loco, coś takiego, ale jest naprawdę zrobiona, jest, jeśli chodzi o materiał, to jest bardzo fajny i zobaczcie te guziczki. One są też bardzo fajnie zdobione, tak efektownie, wygląda ona dość drogo. Bardzo mi się to podoba, na pewno sobie muszę strzelić jakieś foty. I muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z tego, co udało mi się kupić, dlatego że te rzeczy były naprawdę bardzo tanie. Ja w ogóle, ja już wcześniej mówiłam, ja wychodzę z założenia, że jak się idzie do lumpeksu, to właśnie po to, żeby za dużo nie wydać. Ja mam taki limit, że nie wydaję na rzeczy więcej niż 5 funtów. Chyba że są to jakieś płaszcze czy kurtki.
Właśnie mam dla Was filmik. Będą to właśnie kurtki, płaszcze i będę też je stylizować z moimi rzeczami, czy też rzeczami, które udało mi się właśnie zakupić w lumpeksie. I jaką mogę Wam dać radę, jeśli chodzi o lumpeks? Dużo z Was pisało mi, że nie wie, jak robić zakupy w lumpeksie, jak ja zawsze kupuję takie fajne rzeczy. Zawsze idę z zamierzonym celem, czyli wiecie, ja sobie gdzieś poszukam rzeczy w internecie, co jest teraz modne, wejdę na Instagram, przejrzę, co laski teraz noszą, porobię sobie screeny i idę do lumpeksu i wiem, że muszę kupić sobie na przykład taką koszulę, taką kamizelkę, takie spodnie. Chyba że przy okazji uda mi się kupić coś fajnego, tak jak na przykład tą kamizelkę i do niej stwierdziłam, że potrzebuję koszulę i wiecie, dwa wieszaki dalej udało mi się tą koszulę znaleźć, ale ja też zawsze sprawdzam, wiecie, co jest w danych momentach modne. I właśnie jak idę do lumpeksu, to z zamierzonym celem, nigdy nie idę tak bez celu, bynajmniej rzadko mi się zdarza. Ja już się będę z Wami teraz żegnać, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, ale i również subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo dla Was to jest tylko jedno kliknięcie, a mi to pomoże w rozwoju mojego kanału. Ja teraz mogę Wam tylko życzyć wesołych świąt, nie jedźcie za dużo, albo jedźcie w sumie ile możecie. Widzimy się bardzo niedługo, trzymajcie się cieplutko. Pa! I just need